Siemanko, witajcie w kolejnych testach RRC Cosmetics. Dzisiaj właściwie jest to nasz odcinek inauguracyjny. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio mieliśmy przedstawienie, które jako tako było inauguracją, ale dziś mamy pierwszy odcinek, gdzie realnie tymi ręcoma zrobimy autodetailing. Od czego zaczniemy? Od autodetailingu naszego gruzu. BMW 5000 Chain. Model Dry, 143 PS, one są naprawdę zajechane, w sensie to auto jest zajechane, dlatego że zrobiliśmy ostatnio dosyć sporą trasę, jest brudne, specjalnie nieumyte na właśnie przyjęcie nowych gości w próg naszego autodetailingowego arsenału. A więc jakie kosmetyki wybraliśmy? Dzisiaj na pierwszy odstrzał do autodetailingowego mycia idą cztery podstawowe środki. Tak jak widzicie, mamy Active Foam, czyli aktywną pianę Neutral pH, mamy szampon, mamy do tego Quick Detailer, jeśli chodzi już o osuszenie i ostateczne jakby to dotarcie lakieru i w pewnym stopniu zabezpieczenie go jakąś syntetyczną, delikatną powłoką, nie na poziomie wytrzymałościowym wosku, czy tym bardziej środków ceramicznych, aczkolwiek zawsze jest to jakaś szybka alternatywa. I dodatkowo, nie mieliśmy w planach, aczkolwiek nasze felgi są naprawdę brudne, dorzucimy do tego odcinka krwawiącą felgę, czyli środek do czyszczenia felg. Zobaczmy naszą junię, zobaczmy jak jest brudna, chodźmy na zewnątrz w ogóle, odetchnijmy świeżym powietrzem i przejdźmy do roboty. A więc jesteśmy już na dworze, przejdźmy i zobaczmy jak jest brudne nasze autko. Całościowo wygląda tak, niby się pasie, tak, dlatego że korekta lakieru była zrobiona i wydobyta jest głębia. Aczkolwiek jest już dosyć mocno zabrudzona. Widzimy tutaj wiele śladów po samych insektach, które niekoniecznie muszą zejść ze względu na to, że mogą być w strukturze lakieru, jeżeli zbyt długo czekamy na czyszczenie. Tu niby jest wszystko fajnie, naprawdę, ale z bliska, moi drodzy, tak jak widzicie, wszędzie osad, twarda woda. Dopiero teraz widać, jak to auto jest naprawdę brudne. Aczkolwiek jestem zdziwiony, bo przejechaliśmy 1000 km ponad, łapał nas deszcz, wcześniej też nie było długo dosyć myte i nie jest aż takie brudne, przynajmniej w tym słońcu nie widać, a właściwie w braku tego słońca. Po felgach widać, tak jak widzicie, ale masło maślane, Jezus Maria, tak jak widzicie, tak jak widać, nie, a nieważne, są brudne, są po prostu brudne, nie ma o czym gadać. Dół samochodu, no tragedia. To już chyba jest łatwo zauważalne. Jest syf. Ja wiem, że mogłoby być gorzej. Znam ludzi, którzy mają dużo bardziej brudne samochody. Aczkolwiek my tu mówimy o autodetailingowcu. Przecież ja tutaj nie mogę mieć tony piasku, aczkolwiek w środku naprawdę nie jest ciekawie. Wyrzuciłem wczoraj worek po maku i po różnych innych ciekawych imprezach po drodze, więc tam syfu było sporo. No widzicie, nad kola jest masakra, jak się osadził brud. Szybka jazda, 80 na godzinę, właśnie powoduje takie oto zbieranie się. No oczywiście żartuję, tył, zderzak. Wszystkie te partie dolne są szczególnie brudne, ale te standardowe, tak od drogi. No jest brudne, no nie ma co się oszukiwać. Jest syf. Po prostu zakurzone, przybrudzone, przyjechane auto. Czyli co, auto jest brudne, mam nadzieję, że spełnia Wasze oczekiwania, jak chodzi o poziom nieczystości, jakie znajdują się na nim, żeby nie było tak, że o, my jest czyste auto i ten środek nie działa. Nie, panowie, no auto jest brudne, jest standardowo brudne. Jeśli jeździcie bardziej brudnym, no to tylko mogę powiedzieć tak, przykro mi w związku z tym, jak chodzi o wasze samochody, a właściwie przykro mi za wasz samochód, o, tak powiem. Może się zdarzyć, czasami coś jest brudniejsze, no ale bez przesady, no to nie wiem, ile musiałbym czasu. To auto chyba nie było niemyte, tak szczerze wam mówię, chyba z 2 tygodnie. I stoi pod chmurką. No to naprawdę grubo trzeba byłoby nie myć auto, żeby było w gorszym stanie. No jak czytałem w komentarzach, ktoś raz na 3 miesiące myje, czy raz na 4 miesiące, no to niech tak ciało też tak umyje. Będzie ciekawie. Nasza konserwująco-czyszcząca ekipka będzie rozrabiana w proporcjach takich, jak podał nam producent. Nie będziemy tutaj zwiększać naszych stężeń. Jeżeli jakiś środek jest nierozcieńczalny, to oczywiście nie będziemy go rozcieńczać. Przechodzimy zatem do
opryskania auta aktywną pianą. Aktywna piana, wybierajcie! No niestety, nasza pianowniczka się zepsuła. Leje jako tako, spróbujemy coś wymodzić. No, powiem szczerze, troszkę nam cieknie, nasza pianowniczka zepsuła się, nasz korek tutaj się zepsuł, trzeba będzie zrobić to na patenciku. Tak jak widzicie, miałem rozrobione na 100%, tyle zostało, więc spokojnie 100 ml wystarczy nam na cały oprysk. No i to tyle. Również nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że w czasie kręcenia idealnie zacząć od dołu. Pamiętajcie o tym, żeby zaczynać od dołu oprysk, przechodząc w górne partie. A my co? Dokończymy sobie i wylejemy do końca ten preparat. Z nami mega rozpierdziel, my czekamy teraz, aż aktywna piana zacznie działać, właściwie spłucze, rozmiękczy nasz brud, czyli to będzie nasz pre-wash, pierwszy etap. Idę teraz przygotować odpowiednie wiadra, dalszy sprzęt do czyszczenia i będziemy myć ręcznie szamponem RRC Cosmetics. Zobaczymy, jak sobie szampon poradzi, bo naprawdę to pachnie pięknie, a jeszcze dodatkowo oczywiście musimy przejść do tego, aby opryskać samochód, właściwie spryskać, spłukać i zobaczymy, czy ta aktywna piana poradziła sobie z brudem, w szczególności w tym, w nadkolach, dlatego, że tam było szczególnie dużo i w dolnych partiach, tak? Do zobaczenia zaraz. Prezentuj broń. No dobra, przejdźmy zatem do spłukania. Proszę pana, autko już umyte. 100 zł poproszę za auto detailingowe mycie. Chodźcie zobaczyć, ile aktywnej piany, jak gęsta jest i jak nam pozostała ona właściwie. Tak jak widzicie, tutaj po spłukaniu sporo aktywnej piany z rozpuszczonym brudem. Więc piana jest całkiem gęsta. Ktoś z was chciałby może zaopiekować się mokrą czarną nią, która stoi za mną? Szamponidasie, wybieram cię! 30 ml, czas odmierzyć. Mamy tutaj specjalne urządzenie, które zakupiłem w aptece za około 5 zł, może nawet mniej. Duża strzykawka, plus oczywiście gumowy przewód w sklepie motoryzacyjnym. I zaciągamy 30 ml, żeby nie było, że ja tutaj oszukuję, używam pół szamponu. Nie. Potem przeliczymy sobie koszty umycia samochodu. Oj, gęścinka jest. Nie jest tak łatwo zaciągnąć. Zaciągniemy czy nie zaciągniemy? Może być ciężko. Idzie powoli. I co widać? Mamy zaciągnięte 30 ml. Czyli tyle szamponu powinno nam wystarczyć do umycia całego samochodu. Zaraz sprawdzimy. Komora maszyny locującej jest pusta. Przechodzimy do napełnienia wiadra. To są wiaderka mobilne, więc nie mamy możliwości tutaj zamontowania gliguardu, standardowo jedno do mycia właściwego, a drugie do płukania. Zaczynamy od partii górnych, tak samo jak z kobietami. Nie dociskamy naszej mikrofibry, właściwie naszej rękawicy mikrofibrowej. Powiem szczerze od razu tak, zapaszek wyczuwalny w czasie pracy, nie jest on obojętny dla nas. Więc jest to plus,
pieni się bardzo ładnie, jest dosyć śliski, przyjemnie się z nim pracuje. Po każdym większym elemencie standardowo płuczemy naszą rękawicę. No cześć, młoda wariatko. Może wypucuję ci furę? Chodź, chodź bliżej. Jak umyjemy całe nasze auto, to oczywiście przechodzimy do dołów, czyli doły są naszą ostatecznością, tak aby nie porysować auta. My już umyliśmy całe auto, przechodzimy teraz co? Do spłukania tej czarnej bestii, tak? Jest cała w pianie. Nasza lśniąca niunia wygląda pięknie, majestatycznie. Przechodzimy zatem do wysuszenia, do bezpiecznego wysuszenia standardowo ręcznikami mikrofibrowymi, dużymi. Technikę już znacie z poradników, aczkolwiek i tak jeszcze zaraz to zademonstruję. Użyjemy środka Lakier Detailerze, wybieram Cię! Quick Detailera jako osuszacz i jako w pewny sposób konserwację lakieru. Chodźcie. Użycie Quick Detailerów, powiem Wam szczerze, po myciu nie jest najbardziej ekonomicznym opcją, jako chodzi o hydrowosk, czyli jako osuszacz. No ale jeżeli od razu chcecie jakby połączyć te dwa procesy w jednym i jest to Wasze prywatne auto, to możemy się pokusić o to. Ilość zużytego preparatu to około 50, no do 100 ml maksymalnie, bo gdzieś dotąd. Zużyliśmy odtąd dotąd. Tell me all the things that you won't say. Cause girl, yeah, I'm feeling like we vibe right now. Getting right to it, no foreplay. Erasing all the drama like I got right now. 90s girl with a rough past. We been round the block like I got that bus pass. That girl on my mind, her body a must have. I never can cut back, I swear you can trust that. Man, she loving how I listen. I've been about my business. I get it, then I give it the way she really can twist it. Man, she fucking with the vision. She fucking with my decisions. A diamond's in addition. She granting all of my wishes, yeah. Never ever, she doing everything better. Think your hate will bring me down. Feeling lighter than a feather. Knew the first time that I met her. Life will never be the same. Fuck all of your. Żelu do felg, wybieram Cię! Przechodzimy teraz do mycia felg, bezpośrednio do pędzelkowania. Mamy śliczny tutaj nowy pędzelek i chemię. A więc co, czas na obrysk. My przejdziemy teraz do opryskania kolejnych felg, tak aby odczekać te kilka minut, aż chemia zacznie działać. W tym wypadku jest to chemia o neutralnym pH, więc nie musimy się martwić, że coś tam się stanie z naszą felgą. Tak jak chociażby w przypadku używania kwasu do felg na felgach, które są nielakierowane albo polerowane, wtedy to naprawdę jest duży problem. Bądź używania innych bardzo agresywnych chemii zasadowych, które zostawiają ślady na lakierze. Tak jak widać, nasza felga już zaczyna pięknie krwawić. Czemu myjemy w ogóle felgi na końcu? Dlatego, że na początku zajęliśmy się lakierem, tak? One były dosyć brudne i chcieliśmy zostawić je po prostu na koniec. Chemia nie jest agresywna, będziemy mogli spokojnie spłukać nasze felgi. A jeżeli ktoś się boi, że gdzieś tam przy spłukiwaniu będzie problem taki, że opryska lakier, więc trzeba robić to po prostu uważnie, tak? Lakier zawsze można przecież, auto, karoserię można opryskać i przetrzeć w danym miejscu, jeżeli gdzieś tam zahaczymy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę nie ma jakiejkolwiek filozofii. Dosyć fajnie się pieni ten produkt. Szybko jeszcze tutaj można przejść do podsumowania, które i tak będziemy robić na końcu. Mamy sporo insektów, ten lakier jest dosyć miękki, można powiedzieć, jakby on był otwarty, jakby te pory były no takie, że tak powiem, chłonne. I tutaj tak naprawdę w przypadku tego lakieru przydałoby się na tą twardą wodę, jaką mamy i tak dalej użyć.
nie tyle co dużo mocniej, mocniejszej chemii, agresywniejszej chemii, tylko przede wszystkim dobrze go zakonserwować, czyli na pewno w przyszłości będziemy go konserwować jakąś powłoką permanentną, a wcześniej go będzie trzeba bardzo dobrze wypolerować, a wcześniej wypolerować, zrobić delikatną korektę lakieru, wyglinkować, wcześniej przeprowadzić dekontaminację, tak, właśnie takim oto produktem, jak i odsmalaczem, i agresywnie go całego wyczyścić, że tak powiem, dokładnie wypądzelkować wszystkie zakamarki i zakonserwować wszystkie elementy już powłokami, które będą po prostu dłużej wytrzymywały na naszym lakierze i innych elementach. No i oczywiście dbać o to, żeby być na bieżąco tutaj konserwować. My specjalnie tutaj nie myliśmy tego samochodu, nawet na myjniach bezdotykowych, tak aby był odpowiedni on do tego odcinka i do kolejnych odcinków. Tak jak widać, krwawiący pędzelek. Jeszcze jeżeli ktoś się zapyta, a kiedy warto pędzelkować felgi, kiedy warto zrobić nadkola? Na przykład wtedy, kiedy używacie aktywnej piany, opryskujecie całe auto aktywną pianą, a oddzielnie wtedy zajmujecie się kołami, właśnie w tym momencie, kiedy działa aktywna piana i sobie powoli schodzi z waszego samochodu. To jest właśnie na przykład dobry moment, albo robicie, rozbijacie to na poszczególne procesy, w tym wypadku tak jak my zrobiliśmy to dziś. Nasz grunt był już wzruszony przez prełoż, tak, wcześniejszą aktywną pianę, a teraz po prostu przechodziliśmy do pędzelkowania. Więc można powiedzieć, że ta felga jako tako była czysta, tak? Uwolniona z tego największego brudu, który można było usunąć właśnie ciśnieniem i wcześniejszą chemią typu prełoż, jeszcze raz się powtórzę. Teraz możemy nawet ją spłukać bez ciśnienia, jeżeli ktoś się martwi o to, że popryska swój samochód, który wcześniej był już quick detailerowany, tak powiem. A więc nasze autko jest już myte, wygląda zajebiście, ale pozostała nam najważniejsza rzecz do sprawdzenia. Czy ten quick detailer ładnie odpycha wodę, czy rzeczywiście w pewien sposób zakonserwował nasz lakier i czy teraz będziemy mieć efekt hydrofobowości. Chodźcie. A więc robimy rajd dookoła. Pięknie się płyszczy. Śliczne, nie, nie. Teraz wam pokażę miejsce z insektami, ale ogólnie tak wygląda bardzo dobrze. Niestety tutaj na zderzaczku, tak jak widzicie, i na części maski insekty pozostały. Tak jak mówiłem wcześniej, są to insekty wżarte w lakier. Tu się przyda po prostu korekta lakieru plus dodatkowo jakaś powłoka permanentna, ewentualnie długodystansowy wosk, żeby pomóc nam w przyszłości w walce właśnie z takimi miejscami po insektach. Nasze produkty zostały przetestowane, autko błyszczy, wygląda zajebiście. No i co, wszystko nam się udało. Aktywna piana rzeczywiście jest delikatna, przy bardzo długo niemytym samochodzie i tak dalej, i tak dalej. No mogłaby mieć jakieś takie troszeczkę minimalne problemy z tym, żeby idealnie to wszystko usunąć. Jednakowoż jest to aktywna piana przeznaczona do aut nawoskowanych, już wcześniej zabezpieczonych, które w taki sposób jak my chamsko nie ubrudziłyby się. Dodatkowo ten lakier naprawdę jest zajechany. BMW słynie niby z twardych lakierów itd., itd., ale proces technologiczny się zmieniają na przestrzeni lat i ten lakier jest wyjątkowo badziewnie miękki i naprawdę jest taki, kurde, jakby na sticky to już nic, to nie chodzi o to, że jest taki bardzo sticky, bo przy polerowaniu dało radę go wypolerować normalnie rotacją i tak dalej, ale kurde, wszystko się do niego klei, jest jakiś taki, bardzo mocno odkładają się na nim osady i tak dalej, szampon. Co, fajny klip w szamponie, ładnie pachnie, wszystko tak jak powinno być, pieni się, aktywna piana się pieni. Co jeszcze mieliśmy? Kwas do felg, a właściwie nie kwas do felg, tylko żel do felg, który
barwi nam, tak, naszą piankę, czyli tutaj mamy neutral pH, standardowy taki produkt już, który wszedł właściwie na rynek autodetylingowy już dawno, ale teraz praktycznie każdy producent ma właśnie taki produkt w swoim asortymencie i dodatkowo quick detailer, który dał radę nam, raczej pomógł nam w osuszaniu, aczkolwiek wolałbym użyć hydrowosku suszacza oddzielnie, a ten quick detailer, który nadał śliskości, rzeczywiście tych hydrofobowości na całym aucie, czyli był niejako taką szybkim zabezpieczeniem. Dodatkowo byłoby to bardziej ekonomiczne, tak? Jeżeli tam byśmy użyli jakiś produkt 1 do 100 w rozcieńczeniu, szybko opryskali, spłukali, a potem przechodząc rachu ciachu, nie wiem, z 50 ml może byśmy użyli na cały samochód, na padziku czy na ściereczce, rzeczywiście w jakiś sposób nam zakonserwował. Nie jestem takim fanatykiem quick detailerów, no aczkolwiek jeżeli mamy ten wosk i tak dalej i chcemy, albo po prostu chcemy zabezpieczyć naszą powierzchnię, no to warto taki produkt użyć, albo chociaż sobie wypróbować i zobaczyć, z czym to się je. Pozwólcie, że sobie odłożę moje preparaty, tutaj mam niesamowite notatki, usiądę z przodu, bo mam zapalenie stawów biodrowych i mi kolejnie bolą nogi. No dobra, najważniejsze, czyli podsumowanie, ile będzie nas kosztować autodetalingowe mycie. Teraz zauważyłem dodatkowo, że w ofercie producenta macie baniaki po 5000 ml, czyli 5-litrowe baniaki się pojawiły, które cenowo wyglądają zajebiście względem tych małych pojemniczków, tak? One są fajne, autodetalingowe, kosmetyki i tak dalej, aczkolwiek no, cenowo to w ogóle jest kosmos, tak? Przechodzimy zatem, moi drodzy, do aktywnej piany. Aktywna piana na pół litra, jeśli kupicie pojemnik pół litrowy za 30 zł, to 100 ml wychodzi Was 6 zł, czyli na mycie aktywnej piany potrzebujecie za 6 zł, a jeżeli kupicie zbiornik 5000 ml, czyli 5 litrów, który kosztuje, uwaga, 120 zł, to aktywna piana wychodzi Was 2,40. Więc jest to już naprawdę cena taka możliwa, tak? Jeżeli kupując jedną aktywną pianę, tak, za 30 zł mamy 6 myć samochodu, tak? Jeżeli ktoś myje raz w tygodniu, to wystarczy mu tam na załóżmy te półtora miesiąca. Jeżeli myje raz na 2 tygodnie, no to będzie tam wystarczyć mu na 2 miesiące z haczykiem, czy tam na 2 miesiące i jest git. Jeżeli ktoś myje często samochód, raz w tygodniu i wie, że będzie związany z danym produktem na dłużej, no to nawet nie ma co się zastanawiać. 120 zł, pierdnięcie w mąkę, tak, jak chodzi o ilość wcześniejszej, no stosunek, tak, 6 zł do 2,40. Jeśli oczywiście dobrze policzyłem, jeżeli źle, to sorry, bo dzisiaj troszeczkę tak z główką mam problemy, to możecie mnie poprawić i piszcie w komentarzach, że słuchaj, źle tam obliczyłeś to. 2,40 według mnie na 5000 ml. Tak to wygląda. Oczywiście całe podsumowanie jeszcze cenowe znajdziecie na końcu moich wypocin, które teraz będę przedstawiał. Okej, żel do felk. Moi drodzy, żel do felk, fajniutki żel do felk. Ile zużyliśmy? Tak jak widzicie, ja też tutaj obrócę, żebyście widzieli, około 100 ml tego preparatu. Nie na całe felgi, bo w środku tam nie było mocno spryskiwane i tak dalej. Oczywiście ten środek można używać do dekontaminacji, czyli deironizacji. No i ile? Za 35 zł mamy 500 ml, czyli użyliśmy tego środka za 7 zł, tak? 100 ml kosztuje 7 zł dokładnie, ale jeżeli kupimy preparat 5-litrowy znów, to mamy go za 160 zł 5 litrów, czyli te 100 ml wychodzi nas 3,20. 3,20 no to już jest naprawdę kwota niewielka, z wcześniejszym 2 coś to mamy 5 zł. Przechodzimy teraz do szamponu. Szampon użyliśmy dokładnie tyle, ile było zalecane, 30 ml. To będzie jakaś śmieszna cena, z tego co pamiętam. Szampon. Moi drodzy, jeżeli byśmy kupili ten szampon za 30 zł, użyli te 30 ml, to jest około 2 zł. A jeżeli kupicie w 5-litrowym baniaku za bodajże też 120 zł jest ten szampon, to jedno mycie wychodzi Was 80 groszy. No to chyba już więcej nie trzeba mówić. To jest już no, niska kwota, tak? Bardzo. Przechodzimy do quick detailera. Ja tutaj naprawdę użyłem troszeczkę za dużo tego quick detailera. Obrócę Wam. Jest to około może 100 ml. Można, wydaje mi się, że nawet w połowie tej ilości się zmieścić, a nawet jeśli to będzie 100 ml, to już Wam mówię. Od 4,50 do 9 zł będzie Was kosztować użycie tego quick detailera dla pojemności 500 ml za 45 zł. Ale jeżeli kupicie znów zbiornik duży, 5-litrowy, który kosztuje 190 zł, jednorazowe użycie quick detailera to będzie od
niecałych 2 zł, czyli od złoty 90 do 3,80. A więc podsumowując, ile wyszło nas te mycie? Jaki był jego koszt? 24 zł, jeśli dobrze policzyłem, dla tych 4 produktów, jeżeli kupujemy je w wartościach po 500 ml w tych pojemnościach, plus używamy Quick Detailera na poziomie 100 ml na auto. Aczkolwiek, odnosząc się do dużych pojemności, jeśli chcemy być ekonomiczni bardziej i użyjemy Quick Detailera na poziomie 50 ml jakiegoś tam z haczykiem, tak, to wyjdzie nas te mycie, moi drodzy, 8,30, praktycznie trzykrotnie taniej, więc tutaj nie ma co się tak właściwie zastanawiać osobiście, jeśli miałbym swoje auto prywatne, chciałbym je umyć dobrymi autodetailingowymi kosmetykami, tak, to kupiłbym sobie po prostu po 5000 ml każdy zbiornik. Ja wiem, że to jest dużo większy wydatek, ale wychodzi mi to 8,30 albo nawet ze znajomym na pół i mam oca 8,30 mycie, no to już jest naprawdę rewelacja, tak? To jest bardzo, bardzo nieduża, fajna kwota, gdzie na zwykłej gównianej myjce, gdzie wrzucacie żeton, ludzie zostawiają po 10-15 zł itd., itd. Oczywiście trzeba doliczyć sobie minimalne koszty wody, no i to, że tam niektórzy muszą mieć miejsce, żeby to umyć, no ale też nie oszukujmy się, część tych kosmetyków możemy wykorzystać na myjni bezdotykowej, na przykład wcześniej opryskać sobie aktywną pianą, żel do felk możemy wykorzystać, szampon no nie za bardzo, tak, no chyba, że będziemy mieć swoje wiaderka i zrobimy normalne autodetailingowe mycie, a tam będziemy się wspierać na przykład czystą wodą, tak, to wtedy też nie będziecie mieli takiego żadnego właściwie problemu i będziecie mogli to autodetailingowym sposobem umyć cały samochód. Więc wydaje mi się, że jest to opcja, no i wydacie, nie wiem, na wodę kilka złotych, tak, no to na takiej myjni, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej rozsądna opcja i tyle, no. Patrząc chociażby na koszt usług, tak, jak musicie pojechać do myjni autodetailingowej, myjni autodetailingowej, w sensie, że jakiegoś studia autodetailingowego, bądź nawet zwykłej myjni ręcznej, gdzie mycie to jest jakieś tam od 30 do x złotych, tak? Może taniej gdzieś znajdziecie, ja już nawet słyszałem, że w Łodzi gdzieś za 10 zł myją, no ale to już ręcznie, tak? Ale to już mówimy, jakiś to jest totalny hardcore, tak? Za 10 zł myć samochód, to... No, poza się Boże, no 30 zł to też pewnie zbyt wysokiej jakości usługi nie dostaniecie, tak? No bo to się tak wydaje, klient wymaga super suszenia, super tego, super tamtego, a to wszystko to jest czas, już nawet nie chodzi o same koszty chemii, tak? Bo jeżeli nawet to się zbliży i nie będzie używał autodetailingowej chemii, tylko w jakiejś tam chemii w koncentratach i w jakiś sposób dobrze nawet zrobi tą całą usługę, tak? To i tak nie będzie w stanie przy podatkach, prądzie, pracowniku, ewentualnie własnej pracy, wynajęciu, reklamy, ZUS-ów, SRUS-ów itd. Nie będzie w stanie, i mówimy, to jest walka z czasem przede wszystkim, tak? Bo to był główny problem dla takiej osoby. No i już abstrahując, bo trochę polecieliśmy do przodu, mamy super podsumowanie. 8,30 albo 24 zł, tylko tutaj mieliśmy 50 ml. Quick Detailera dla 8,30, czyli zaokrąglimy nawet do 10 zł, do 24 i mamy dokładnie te same ilości kosmetyków, które zostały użyte. A więc co, jeżeli będziecie się decydować, no to ja bym się decydował na baniaki po 5000 ml, no bo jakby powiedzieć, ceny nie oszukują, tak? I wszystko. Tymczasem, co mogę powiedzieć Wam, w dalszej kolejności, już niedługo będziemy testować resztę tych produktów, wszystkie tutaj dressingi APC, będziemy prać tapicerkę APC, będziemy testować dressingi, spróbujemy dressing do opon zastosować we wnętrzu, zobaczymy jak wygląda dressing matowy, a jak wygląda dressing w połysku, zobaczymy czy fajnie pachną w samochodzie i oczywiście wypróbujemy tint gel, zobaczymy czy jest to naprawdę fajna forma lubryfikacji dla glinki, bo pokładam duże nadzieje, że to będzie coś po prostu nowego i fajnego, tak, że nie trzeba robić tego na Quick Detailer bądź na wadę z szamponem, tylko mamy tu coś bardziej w formie takiej żelowej. No ciekawi mnie to po prostu, bo tak, jeżeli chcecie, żeby kanał się rozwijał dalej, wciśnijcie suba, dzwoneczek, tak żebyście byli aktualnie informowani, bo to jest bez sensu totalnie zrobione, że wciskasz subskrypcję, nie masz, musisz go kliknąć jeszcze dzwoneczek. Co jeszcze wymyślę? Niedługo jeszcze będzie jakiś płotek albo pieska wcisnąć, żeby szczekał ci o jakimś tym i tak dalej. No i co, i do zobaczenia do kolejnych produkcji autodetailingowych i nie tylko, samochodowych, motoryzacyjnych, życiowych. I już, na razie!